już 10 lat, odkąd Granitowa Galeria zagościła na mapie Strzegomia. Jestem bardzo szczęśliwa, że udaje się obchodzić tak wyjątkową rocznicę. Jest to zasługa wielu osób, rodziny, najbliższych, którzy wspierają, pomagają, którzy zawsze są blisko. Jest to zasługa klientów, turystów, którzy odwiedzają Granitową Galerię. To również praca władz miasta, lokalnych mediów. Wszystkie te osoby sprawiają, że produkt, który tutaj został wykreowany w Granitowej Galerii, ma sens. To inspiruje, to podsuwa nowe pomysły, to sprawia, że możemy się rozwijać. Ja się bardzo cieszę, że nasze produkty trafiają do wielu, że przychodzicie, kupujecie je, zawozicie w odległe zakątki Polski, świata, że nasza biżuteria podróżuje razem z Wami, że obdarowujecie nią swoich bliskich, swoich znajomych. To wszystko daje dużo energii i to wszystko sprawia, że te 10 lat to jest bardzo dobre 10 lat i mam nadzieję, że tych lat będzie jeszcze trochę. Dzisiejszy jubileusz dziesięciolecia galerii uświetniła fantastyczna wystawa rzeźb Alberta Wrotnowskiego. To smakowite rzeźby, ale każda z nich wbrew pozorom jest nie tylko słodka. Ona jest komentarzem jakiejś obecnej sytuacji, która zaistniała we współczesnym świecie. Jest to artystyczna odpowiedź właśnie na tę sytuację. Albert jest młodym rzeźbiarzem po wrocławskim ASP. I te rzeźby to z jednej strony absolutny kunszt rzemiosła, bo one są po prostu bardzo dobrze zrobione, jeżeli chodzi o pracę kamieniarską. A przez jakieś drugie dno tych prac obserwujemy niezwykłą wrażliwość tego artysty. Ta wystawa właśnie uświetniła dzisiejszy jubileusz i ja bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy nas tu dzisiaj odwiedzili. Za każdym razem, organizując jakieś wydarzenie, zastanawiam się, czy ktoś przyjdzie i dzisiejsza obecność wszystkich przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Chyba muszę pomyśleć o większym lokalu. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za obecność, za życzenia, za dobre słowa, za gratulacje, bo to daje ogromną energię.